Kolejna akcja rozdawania jedzenia dla potrzebujących, Food Not Bombs, już w niedzielę, a dalej nie umilkło echo po ostatnich incydentach. Policja bada sprawę. Przypomnijmy, że akcja odbyła się dwa razy. Za pierwszym razem została zakłócona przez grupę chuliganów. Jak informowali organizatorzy, podczas akcji nie doszło do rozdania jedzenia na Piaskowej Górze, ponieważ czekała na nas grupa około 20 kiboli, którzy nas przegonili butelkami, kamieniami oraz okrzykami. Próbowaliśmy im wytłumaczyć, że chcemy rozdać tylko jedzenie potrzebującym, na co dostaliśmy wiadomość zwrotną w stylu zamiast chlać jabole i pomagać menelom, weźcie się do nauki. Koniec końców jedzenie się nie zmarnowało i zawieźliśmy je do noclegowni na ulicy Pocztowej, przez co pokazaliśmy, że i tak nakarmimy potrzebujących. W miejscu, w którym odbyła się akcja, jest monitoring miejski. Policja nie została poinformowana o wydarzeniu, więc jej tam nie było. Teraz, analizując nagrania, sprawdza, czy faktycznie doszło do poważnych incydentów. Kolejna akcja odbędzie się w niedzielę o godzinie 14:45 pod zegarem na Piaskowej Górze.